Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 161 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2022 roku powołana została pani Magdalena Rzeczkowska w skład Rady Ministrów na urząd Ministra Finansów. Proszę panią minister o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra finansów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję pani minister. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję pani minister. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowny panie premierze, szanowny panie marszałku, szanowni panowie wicepremierzy, szanowne panie i panowie ministrowie, ale przede wszystkim wielce szanowna pani minister. Pani minister, gratuluję i dziękuję. Dziękuję za przyjęcie tej nominacji. Dziękuję za podjęcie tych niezwykle ważnych, ale jednocześnie i trudnych obowiązków w niełatwych czasach. Ale zarazem tym samym dziękuję panu premierowi za tą propozycję i tą nominację, za ten wniosek złożony o powołanie właśnie pani na ten niezwykle ważny dla Rzeczypospolitej urząd związany z wielką odpowiedzialnością za sprawy państwowe. Tak jak powiedziałem, czas jest niełatwy. Czas jest niełatwy także dla spraw finansowych państwa, dla spraw budżetowych państwa. Narastająca skala wydatków, wiele trudności, ale także i wielkie oczekiwania społeczne, ale także i wiele obaw społecznych i konieczność poradzenia sobie z tymi wszystkimi bardzo trudnymi wyzwaniami w sytuacji, kiedy za naszą granicą Rosja zaatakowała Ukrainę, trwa wojna i do nas jeszcze przybywają ludzie uciekający przed wojną, przed śmiercią, czekając naszej pomocy i co naturalne, pomagamy im. Pomagamy im dokładnie także i z budżetu państwowego. Co jest dla mnie ogromnie ważne w tym momencie? W takiej sytuacji stabilność, pewność ma niezwykle istotne znaczenie. Ta nominacja to nominacja, którą otrzymuje osoba niezwykle doświadczona. Urzędnik, który zdecydował się przyjąć na siebie tą niezwykle ważną funkcję po przejściu, śmiało można powiedzieć, całej drogi związanej z funkcjonowaniem systemu finansowego państwa w jakimś sensie, bo początek pani drogi zawodowej to przecież właśnie służba publiczna, to praca w Głównym Urzędzie Ceł jako prawnika, kiedyś tuż po studiach, dzisiaj już urzędnika i państwowca z wielkim doświadczeniem, to później służba celna Ministerstwo Finansów, a w ostatnich 2 latach niezwykle odpowiedzialna rola szefa Krajowej Administracji Skarbowej, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, więc cały czas Ministerstwo Finansów, na którego czele pani dzisiaj staje.
Wszyscy panią znają w tym ministerstwie i pani minister też zna wszystkich. To bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania tej, tak jak podkreśliłem, ważnej dla polskiego państwa instytucji, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Jeszcze raz chcę pani z całego serca podziękować za podjęcie się tego zadania jako ekspertowi, bo tak się składa, że tą funkcję, która w istocie jest funkcją polityczną, przyjmuje ekspert, który doskonale zna się na tych sprawach i doskonale zna te sprawy, także sprawy właśnie związane z funkcjonowaniem Ministerstwa Finansów, tego działu administracji, tego resortu. Jestem ogromnie za to wdzięczny i trzymam kciuki za panią minister, za powodzenie tej ważnej misji. Nie mam żadnych wątpliwości, że sobie pani minister znakomicie poradzi, będzie umiała sprostać wszystkim zadaniom i ominąć wszystkie trudne sytuacje, których pewnie przed nami w przyszłości jeszcze wiele, bo tak to jest. Taki jest dzisiejszy świat, ale zawsze w to głęboko wierzyłem i zawsze w to wierzę, że damy radę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Panią minister zapraszam do pamiątkowego zdjęcia z panem prezydentem.